10. Jak widzimy, jest bardzo duże zainteresowanie. Myśleliśmy, że tych ciągników będzie o wiele mniej, pogoda nie dopisuje. Jednak rolnicy są na tyle zdeterminowani już i wkurzeni na całą sytuację w rolnictwie, co się dzieje już nie od dzisiaj. W większości, jak widać, pierwsze postulaty, dwa są najważniejsze, to cztery w sumie, bo to jest całe z Unią Europejską związane, że ta polityka prowadzi donikąd, szczerze mówiąc, i to nie jest tylko nasze widzimy się Polaków, tylko widzimy, że strajkują Francuzi, strajkują, Holendrzy, Niemcy, Rumunianie, bardzo dużo państw. I te postulaty główne są te same, czyli te cztery punkty, które tu widzimy. Bardzo fajny postulat, zrobiliśmy to sami. Ostatni, nie? Bardzo fajnie go też zobaczyć, ja może odczytam na szybko. Obowiązkowy kurs wiedzy o rolnictwie dla europosłów i posłów. Ćwiczenia z myślenia przyczynowo-skutkowego oraz podstaw makro- i mikroekonomii. Bo to, co czasami widzimy w debacie publicznej między ludźmi, to nie ma tam konkretnych osób, które mają jakieś wykształcenie i wiedzą, co z czymś się je, nie? Przepisy, które są ustalane, robią ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o rolnictwie, a przynajmniej po efektach, możemy tak powiedzieć. I to musi się zmienić, bo pójdziemy w ślepy zaułek. Tak samo tutaj za chwilę branża transportowa. No słuchajcie, jeżeli miałoby być, że samochody, które uszkodzone będzie coś tam, silników czy skrzyni mają iść na złom, no to będziemy mieli z wysypiska złomu pewnie dookoła, nie? A dzisiejszy jeśli chodzi o żywność tutaj, teraz mamy problem cały czas z natłokiem z Ukrainy, z żywnością niekontrolowaną, powtarzamy to zawsze. Nasza żywność, nękają nas wszystkie służby dookoła, produkujemy to w jakichś standardach unijnych, tak? A nagle przyjeżdża z Ukrainy, gdzie nie wiemy absolutnie nic, nie? Możemy beczkę wylać Roundupu dosłownie do 24-tonowej ciężarówki i to idzie, nie? Ziarno skiśnięte. Ja nie mówię, niektóre partie są dobre, ale bez żadnej kontroli, bez żadnych papierów. To idzie na nasz rynek i my się tym też trujemy, nie trujemy, ale po co nasza robota i po co nasze służby w takim razie, jeżeli to przychodzi żywność bez kontroli? No to zróbmy wolną Amerykankę, tak? Jest fajny postulat, ten sam handel, te same przepisy, te same w sprzedaży, nie? To musi być jakoś unormowane, bo naprawdę polskie rolnictwo wyjdzie na ulicę, to jest tylko początek, tak? Jeżeli dzisiaj byśmy nie wyszli, protesty w okresie wakacyjnym po żniwach byłyby 5 razy większe i coś takiego jak w Niemczech i Francji, bo to już jest czar goryczy, już przeszedł, nie? No właśnie, a to jest jedyny wasz protest w planach, czy planujecie w najbliższym czasie? Myślę, że będziemy tu w skali kraju patrzeć, co się dzieje. Na pewno to nie będą pojedyncze protesty. A dzisiejszy protest na czym polega? Będziemy tutaj zwalniać ruch, przejeżdżając kolumną tutaj traktorów do Podębic, tam czekają nasi koledzy z powiatu podębickiego, z innych gmin. Będzie duża rzesza, prawdopodobnie około 100 traktorów, z tego co już teraz widzimy, nie? I to naprawdę jest początek, zobaczcie, pogoda nie dopisuje, ludzie mają też różne problemy, a ilu nas jest. Myślę, że na kolejnym proteście, jak się nic nie zmieni, będzie 2 razy tyle. Nie chcemy robić mieszkańcom tutaj jakby problemu, ale od czegoś trzeba zacząć. Muszą nas zrozumieć, to są 2 godziny, nikomu nic się naprawdę nie stanie, jeżeli godzinę będzie dłużej czy tam wolniej i tam, gdzie powinien dojechać na czas, tak?